Akurat dorwaliście mnie dosłownie 10 minut przed wyjściem na scenę. Jestem jak zwykle bardzo zdenerwowany, ale ta scena jest dla mnie wyjątkowo ważną sceną, ponieważ w 1990 dokładnie 8 roku debiutowałem tutaj, śpiewałem w koncercie debiutów. Od tego czasu udało mi się to zaśpiewać, więc mi chyba 8 jestem już. I zawsze są takie same wyjątkowe emocje. Oczywiście trema, ale taka bardzo wdomo funkcjonująca. 15 lat minęło i dalej trema? Mhm. I niestety coraz bardziej pogłębiająca się. Właśnie dzisiaj z panią Ireną Santor o tym rozmawiałem, jak to jest. Ona powiedziała, że stary, najgorsze przed tobą. Nieraz bywało bardzo fajnie, nieraz było średnio, ale muszę powiedzieć, że zawsze towarzysko było fajnie. Publiczność nigdy nie zawodziła, nawet w momencie, kiedy było zimno, kiedy prezentowało się utwory mało festiwalowe, bardziej wymagające, refleksyjne, to jakoś zawsze publiczność dawała radę i muszę powiedzieć, i myślę, że to mogę powiedzieć w imieniu wielu artystów, że dzisiaj jedzie z przyjemnością. Festiwal Opolski miał oglądalność 17 milionów, co jest nieprawdopodobnym wynikiem. Rzadkością jest, żeby takiej ilości miłych moich przyjaciółek i przyjaciół móc się spotkać, bo od razu nikt nie ma czasu. A tutaj Opole jednak bardzo integruje. Duże emocje, aby wrażenia publiczność miała właściwe, takie jak chcę przekazać. To są te emocje. Z tego powodu one się pojawiają, żeby publiczność miała jak najwięcej emocji. Dzisiaj śpiewam jedną swoją piosenkę, która tutaj debiutowała 20 lat temu. I piosenkę Marka Rechuty, Dni, których jeszcze nie znam. Publiczność właśnie wstaje, tak ciepło reaguje, czyli pokrzykuje, klaszcze długo, no to oznacza to, że dało się radę i mam nadzieję dostarczyło jakichś wzruszeń, także no jest niezmiernie miło. W zasadzie nie spodziewałam się takiej reakcji, cieszę się. Opole to nie tylko scena, ale cała atmosfera też zakulisowa. Że nie jest najważniejsza, ale to jest fajne, że to jest miejsce, gdzie można sobie wspólnie poczuć, bawić się, jak już te wszystkie emocje opadną, bo emocje zawsze są też związane z tym, że też na żywo, że jest koncert, że jest wydarzenie. Bardzo miło. Dziękuję bardzo.